Nie wyłączył kamerę na razie, to. Ten komputer może być też namiotem. Dzięki temu możesz pokazać... Po co mi taki namiot? No dzięki temu możesz na przykład pokazać znajomemu film. Możesz pokazać prezentację, a w czasie deszczu ochronić się przed wodą. Też mogę. Nie tylko namiot, nie tylko tablet. Ten komputer działa także w trybie prezentacji. Możesz ustawić go na płaskiej powierzchni i pokazywać komuś tę treść. Ty możesz zrobić co najwyżej coś takiego. I nawet to nie działa. Działa, dobrze. Przepraszam, ale widziałem to przerażenie w jego oczach. No ale twój laptop ok jest, ale jest taki cienki, że nawet mu się na pen DVD nie zmieścił, który ja mam tutaj. A po co ci te płyty? Może jeszcze używasz dyskietek? Masz w ogóle honor i godność człowieka? Rozum jakiś? No i chwalisz tym CD, cieszysz się z tej przestarzałej, prehistorycznej, bym powiedział, technologii. No ale wróćmy do tego, o czym mówiłem. Ten komputer ma dotykowy ekran, który jest otoczony bardzo cienkim... Nie, poczekaj, bo ja chcę, żeby ten ekran jasny był, żebym mógł pokazać. Wpisałem jasność w ustawienia, brak wyników dla zapytania jasności. Wyłącz tą kamerę na razie, to... Jak nie włącza się z touchpada? Nie wiem, jak to jest... Ale to będzie... A ty jakbyś się chciał zalogować do komputera? Nie wiesz, bo nawet nie umiesz go włączyć. Musi... To nie wiem. Ale powiedz, jak logujesz się do swojego komputera? Apple Watchem. No dobrze, a jak używasz komputera, jak się do niego logujesz? No a jak to jak? No po prostu wpisuję hasło, klikam enter i jestem zalogowany. Jak zwierzę? Ja mam tutaj bardzo elegancki czytnik linii papilarnych. Wystarczy, że przyłożę do niego palec, jak w smartfonie lub jak w tablecie. Już działa. Jesteś jak zwierzę, małpa sobie z tym poradzić. Hasło musi pisać człowiek. A jakbym chciał podłączyć telewizor? A jakbyś podłączył do swojego? Przez Thunderbolta. Przez Thunder... No dobra, jeszcze raz to. Ja cię zagrał. To masz rację, lepiej nie. A co się dzieje, kiedy chcesz chociażby przeczytać gazetę, tygodnik, jakiś magazyn? Idę do kiosku i kupuję gazetę. Jak ty to przestarzałe. Kiedy ja chcę przeczytać magazyn, składam komputer, tak jak wcześniej mówiłem, dodatkowo go obracam. Dzięki temu, jak widzisz, jak wy również widzicie, po prostu ten ekran się idealnie nadaje do czytania różnego rodzaju gazet, magazynów, a nawet książek. No, chyba że masz Kindle, to Kindle oczywiście jest lepszy. Mam Kindle, całe szczęście. No powiedz mi, Dawidzie, jeśli chciałbym wymienić tego, no, swoje jabłuszko na tą smukłą, fajną, śliczną, dotykową, namiocikową jogę, to ile musiałbym zapłacić? Nie rozmawiajmy na ten temat. Masz rację, Dawidzie. Przekonałeś. Tak, dokładnie tak. Mam rację. Teraz bym się... Podsumowanie gracza. Tak, nie przekonałeś, że kupiłem trzeciego MacBooka. To nagramy. Jeżeli dotrwaliście do końca, prosimy was. Nie dawajcie łapek w dół. Poza tym prosimy was.